Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Torys152 i moi drodzy, witam was w 50. odcinku serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, witam się z wami już przy Gilbercie, przeszłam się do niego, bo dosłownie mamy jakby jedno zdanie do powiedzenia, ale mamy za to zadanko 500 expa. Mam te skrzynie, to gratuluję. To jest wszystko, co jakby tutaj mieliśmy do zrobienia. Zastanawiałam się bardzo, co dzisiaj robić i myślę, że jeszcze dobrym pomysłem byłoby, żeby się przejść w inne miejsce. Mianowicie... W ogóle miałam sobie amulet zmienić, prawda? No oczywiście. Jeszcze raz do starej piramidy się udamy. Zmienimy sobie amulet na ten piękny amulet Xardasowy, który jest zajebisty. Gdzie ten amulet? Tu jest. On jest tak świetny. W ogóle możecie zauważyć, że on jest bardzo duży, prawda? Jeżeli o to chodzi. Bo właśnie my możemy sobie robić ulepszone amulety. Tylko musimy się nauczyć złotnictwa i tego typu rzeczy. A to nam troszkę czasu zajmie. Dlaczego się przeniosłam tutaj? Dlatego, że chciałabym jeszcze zbadać tereny inne, gdzie nie byliśmy. Bo jak pamiętacie, tutaj odbiliśmy w parę stron, ale to nie były wszystkie strony, gdzie można było odbić. Byliśmy tutaj na prawo, byliśmy na prosto, ale nie byliśmy na lewo. A myślę, że jak pójdziemy na lewo, to można znaleźć coś ciekawego, na pewno. Wiadomo, lokatorek jest obowiązkowy. Tam nic nie ma? Nie ma. Tam już widać, że się coś dzieje i tu jest wejście przez jaskinię. I co my tutaj mamy? Mamy jakiś nowy teren. Tam na górze są ogniste jaszczurki. Tam w sumie na górze można powiedzieć, że poniekąd byliśmy, bo tam z obserwatorium dobrze jest wejść. Nie wiem, czy jest jakaś inna droga. Może tamtędy bokiem? Nie wiem, ale wiem, że ta jaszczurka zaraz tutaj do mnie spadnie na dół. I niestety... Nie popełniła jednak samobuja. Myślałam, że już tego nie przeżyję. Tutaj mamy jakieś obozowisko i to jest miejsce, które nam się bardzo przyda. Ale zanim, to wypadałoby wejść tutaj wyżej. Nie wiem tylko, czy gra nam pozwoli tędy wejść. Wydaje się, że powinna pozwolić, ale... No, nie widzę tego chyba. Okej, w teorii tędy da się wejść. Do pewnego momentu da się oczywiście wejść, więc na razie się tam może pchać nie będę, chyba że tu mnie gra wpuści. W teorii powinna mnie tędy wpuścić, ale nie dosięgnę tam niestety. Także tam wejdziemy sobie od strony obserwatorium, zeskakując. No a na razie zobaczmy, co tutaj się dzieje w tym lesie. I czy kogoś tutaj fajnego na przykład możemy znaleźć, a powinniśmy. Są jacyś ludzie. I to są, moi drodzy, potrzebni nam kopacze, których będziemy musieli zawieźć na Tamorę. Pytanie, czy najpierw idziemy do nich, czy idziemy tutaj dalej. Myślę, że możemy na razie przejść się po tym terenie dalej, a ten obóz zostawić. Tam można wejść na przykład na górę. Nie ma tam przeciwników, ale mogą być jakieś fajne rośliny, prawda? Tutaj widzę, że też nic za bardzo nie ma. Tutaj ktoś, widzę, poleciał z roślinnością, z teksturami. Co my tu mamy? Rdest polny? I co? I to wszystko? Tylko po rdestu tu wlazłam? Bez sensu. Nie wiem, spróbujmy zeskoczyć, będzie szybciej zejść. Dobra, także to obozowisko na razie zostawimy. Przejdźmy się tędy. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Na razie nie widzę nic poza roślinami. Wrogów na razie, że tak powiem, zero. Tylko parę jakichś powalonych drzewek. No dobra. Natomiast ja się obawiam, że za niedługo natrafimy na coś, co mnie zabije. Ale obym się myliła. Tu można sobie wejść. Także wejdźmy.
Powiem Wam, że bardzo mi się podoba, bo jak na razie te teleporty są rozlokowane w bardzo mądrych miejscach, dzięki czemu tak naprawdę, na przykład używając tego do piramid, mamy blisko w bardzo wiele miejsc. Tam jest jakaś ścieżka, czy ona mnie gdzieś zaprowadzi? Możliwe, że tak, ale na razie przejdźmy się tutaj górami. O, i tutaj powinny być fajowe rzeczy na górze. Bo tu się wydaje, że tutaj w sumie nic nie ma, ale chyba, że to po drugiej stronie będzie. Tak, chyba tak. Bo tutaj niedaleko można, chociaż nie, bo to dalej, więc musielibyśmy chyba przejść górą, skałami. Tak, wiem. Mówiłam, że dzisiaj wejdziemy do Corinis, ale szczerze, chyba nam się tak bardzo tam nie spieszy, co? Tędy można przejść. Czy to jest to samo miejsce, co tam mnie. Nie, tam jeszcze gdzieś indziej prowadzi droga. Czy to ma sens? Nie mam pojęcia. Chyba nie, chociaż. Zaraz, no przecież nie znamy tego terenu tam, nad tymi. Dobra, nie, ale stary, nie złaź na razie. Przejdziemy się na razie górą po tych skałach. Jestem ciekawa, gdzie mnie to zaprowadzi. Jak pójdę na przykład sobie, bo ja wiem, tędy. Tu jest jakieś miejsce, które wygląda, jakby ktoś tutaj mógł coś schować. Niestety ani skrzyneczki tutaj nawet nie ma, a szkoda. Osobiście coś bym tutaj dała jako twórca. Ja podejrzewam, że dla większości z Was to jest abstrakcja, gdzie ja aktualnie jestem, gdzie ja chodzę i co ja robię. Bo te miejsca wyglądają, jakby nie dało się nigdzie pójść. A najlepsze jest to, że się da. I właśnie tutaj się chciałam dostać. Bo. Tylko nie wiem, czy tędy to jest dobry. Oczywiście, że dobry, tylko nie bagujmy się na tym. Bo tutaj żeśmy wchodzili do tych cieniostworów, pamiętacie? Tylko, że to nie są tylko cieniostwory jeszcze. W tym miejscu. Ale również trole. W ogóle tam coś widać, jakby coś tam miało być. Tam były bodajże cieniostwory chyba, nie? A tu powinny być właśnie trole. I o to miejsce piękne mi chodziło. Bo tutaj tak naprawdę darmowy exp dla nas biegania. Także sprawdźmy sobie, co tu się dzieje. Jest smoczy korzeń. Czyli w sam raz. Niestety jest tylko jeden troll. I niestety chyba zaraz dostanę w głowę. Na szczęście nie, bo jestem od niego szybsza. Dobra. Dawaj skórę. W ogóle. Okej, tu są nieoszlifowane ametysty. Nie wiem, czy ma mi to coś dać. I saletra. Mi się wydawało, że tu jest było więcej troli niż jeden, ale może to tam dalej trzeba jeszcze przejść. Tylko tam pewnie nie wejdę normalnie. No, tam coś jeszcze żyje po drugiej stronie. Bezi, błagam. Znaczy się Bezi, Jezu, Roland. O Rolanda mi chodziło. Co to jest, jaszczurka? Czy nie, drzewce? Tak jest. Wy na 1000% się zastanawiacie, gdzie ja jestem, co ja robię, co ci twórcy zrobili z tą grą. Ja jestem tego pewna. Ale pamiętajcie, że ostatnim razem znaleźliśmy w bardzo ciekawym miejscu czarną perłę. I ona też. O, tu są jakieś fajne przedmioty, itemy, może jakaś fajna broń dla nas. Tu jest dużo takich niespodzianek. Jeszcze nawet bym poszła kawałeczek dalej, ale podejrzewam, że już nie zajdę nigdzie. W żadne ciekawsze miejsce, jak pójdę tędy. Oh my god. To, co się dzieje z moją postacią, czasami to jest hit. Tu jest koniec mapy? W teorii tak. A co to za chałupa?
To jest chałupa czy kamienie? Jo, nie wiem, gdzie ja aktualnie jestem. To są te nowe tereny, tak czy siak, na Korinis. Okej, dobra, wracamy na górę. Po tych kamyczkach tutaj. Idziemy się zmierzyć z drzewcami. Tylko oczywiście pojedynczo bym chciała. Dobra, jeszcze mnie nie widzą. Pełnia życia, Room, Serafis. To tylko zardzewiały topór. No, zawiodła mnie gra. A, on tu nie wejdzie. Rozumiem. W sumie to jest dla nas szansa. Poniekąd. Albo i nawet nie. Ten drzewiec mnie w teorii widzi, ale nie reaguje na mnie. Aha, czyli one tutaj nie mogą wejść do mnie. Dobra. O, on pilnuje jakiegoś kuferka. Wiecie co? A ile ja mu zadaję z takiej kuszy? To ma sens jakikolwiek? Chyba nie, wypadałoby do niego zejść. Zastanawiałam się, jak zejść, żeby mi nie zrobił krzywdy. Dobra, o kurde, le... Dobra. Nie, no, hello. Dobra, ej, ale co ja tak dostałam? To jest dobre pytanie. I kolejny kuźwa kufer, który jest zamknięty. O co chodzi na tych nowych terenach, że tu są wszystkie kuźwa rzeczy pozamykane? Czy wy coś z tego rozumiecie? Bo ja nic. Tutaj można zejść. Smoczy korzeń, yo. Dobra, fajnie. Tam mogę zejść. To są te nowe tereny na Korinis, tam przy tym. Fajnie, że mam smoczy korzeń, ale nie mam za bardzo szczawiu. Kurwa, ale coś z tymi kuframi nie tak. Przecież tych kufrów zamkniętych jest tak dużo, że to jest nierealne. Który to już jest kufer? No dosłownie. Czy ja tędy jestem jakoś w stanie bezpiecznie zejść? W teorii tak. Po tych skałach. Zobaczmy, jak to wygląda z góry. Nie, jesteśmy na bardzo znanych terenach. Znaczy, tamte nie są znane, bo to są tam też, gdzie powinniśmy się udać któregoś raza. No to co, wracamy do starej piramidy. I wypadałoby się teraz logicznie dostać typowo do tych gości tam, nie? W sensie idziemy tylko do tych kopaczy. Albo nie, inaczej. Pójdziemy sobie... A to bez sensu. To do obserwatorium trzeba było się tepnąć. Obserwatorium. I zejdziemy sobie tam. Tamtędy. I zobaczymy, gdzie mnie to zaprowadzi. Na pewno wybijemy część jaszczurek, które tam są. O, jak widać, one już tutaj się będą pieklić na mnie, tam na dole. Tam są te namioty tych typów. Tylko jak tu zejść, żeby się nie zabić? To może być trochę trudne. Przecież ja na 1000% walnę placucha stąd jak nic. Nieważne ile bym się kręciła, to jest niemożliwe, żeby to przeżyć. A pewnie zwoju krwiopijcy już nie mam, żeby się tam
Na dół zrzucić, co? Nie mam. A podejrzewam, że inne zwierzę mi w tym nie pomoże. Chyba, że chrząszczyk by sobie poradził ze spadaniem. W sumie nie zaszkodzi nam to przetestować. Czy chrząszcz jest w stanie przeżyć upadek z wysokości? Tak. I co ciekawe, ja też żyję. To chyba było najmądrzejsze jednak, co mogłam zrobić. Super. Tu się dało zejść, prawda? Na pewno. Jakąś boczną, dziwną drogą, ale pewnie się dało. Nie, dobra, nie dało się, bo... Już się bałam, że się dało. Nie, ale może się dało wejść. O Boże, dobra. O proszę, szczaw królewski wymodliłam, widzę. Wyprosiłam się o ten szczaw. Co my tu mamy? Widzę kretoszczura, ale użyjemy sobie leczenia, tylko sobie damy więcej many, żeby mieć. 150, no niech będzie. Dobra. Siemka. To był najgorszy cios ever. No okej, a wy nie możecie tutaj wchodzić. Logiczne. Wierzcie mi, że w ogóle te tereny są obszerniejsze niż ja tutaj w ogóle spaceruję, bo to jest dopiero, nie wiem, jest tego więcej, po prostu, jest tego więcej. Błagam, pilnuj czegoś pożytecznego. No, niestety nie. No i tutaj będziemy mogli luźno zejść na dół. Nie wiem, dlaczego nie dało się tutaj też luźno wskoczyć. Dobra, i tutaj są te ziomki. Fajnie, fajnie. Ale coś mi się w tym terenie jeszcze nie podoba. Tam coś jest na dole. Tam żeśmy byli, tam nic nie było. Tutaj coś jest? Nie. Tutaj też nic nie ma. Dobra, to pogadajmy z tymi ludźmi. Kopacz, Kyle, Shorty, Balto, Herek, Slim. Pytanie, z kim tu pogadać? Naprawdę w to wierzysz? Nie wiem, ale... Ciągle to samo. Zrobiłbym to inaczej. Witam. Witaj. Co? Mogę ci opowiedzieć. Jak tam o sprawy? Takich rzeczach? Człowieku, zostaw mnie w spokoju. Tu każdy ma jakieś problemy. Mnie to już nic nie dziwi. Z tego wynik. Witam. Możesz mi powiedzieć, co tu się dzieje? Lepiej zapytaj naszego dowódcę Slima, nieznajomy. On powie ci wszystko, co będziesz chciał wiedzieć.
chwila. Witaj, co tu robicie? Siedzimy tutaj i umieramy z nudów. Co ty nie powiesz? Ale nie wydaje mi się, abyście byli z miasta. Skąd jesteście? Z Górniczej Do, to znaczy, z gór przyszliśmy. Tam wydobywaliśmy rudę. Rudę. Więc już pracowaliście w kopalni. No pewnie. Chłopcze, jesteśmy urodzonymi kopaczami. Dlaczego teraz tu jesteście? Kopalnia okazała się niezbyt zasobna w rudę. Musieliśmy ją porzucić i wyruszyć dalej. Najpierw chcieliśmy udać się do miasta. Ale tam niżej są orkowie, więc zrezygnowaliśmy z tego pomysłu. Oto dlaczego tu sterczymy. A chcielibyście znów pracować w kopalni? Oczywiście, chłopcze. W sprawie wydobycia rudy, nie mamy sobie równych. Gdzie jest twoja kopalnia? Na wyspie Temoure. Temoure. Interesujące. Ale jak się tam dostaniemy? Wpław trochę za daleko, hehe. To nie problem. Zabiorę was tam statkiem. Ach, masz statek. No, to wszystko zmienia. A co to za statek? Albatros, królewska fregata wojenna. Co? Statek króla. No nie wiem. Widzisz, nie bardzo chcemy brać udział w bitwach morskich z orkami. Nie obawiaj się, orkowie nie stanowią dla nas zagrożenia. Tak teraz mówisz, ale później. Obiecuję ci, że dostarczymy was prosto na Tamorę, omijając bokiem każdy zauważony na horyzoncie statek orków. Na Tamorze brakuje kopaczy i z tego powodu, gubernator jest gotów przyjąć nawet byłych skazańców. No jeśli tak. A kopalnia, w której będziemy pracować, jest zasobna w rudę. Tak. I jeśli mam być dokładny, to są tam 3 kopalnie, rudy, soli i srebra. Mam nadzieję, że to nie problem. Problem. Wcale nie. Nawet bym powiedział, że to dobry zbieg okoliczności. Oczywiście, jestem bardziej wyspecjalizowany w rudzie, ale za to mój przyjaciel Shorty jest dobrze zorientowany w wydobyciu srebra. I obal to nie zapomnij. Sporo lat przepracował w kopalni soli. Więc jak widzisz, swój fach dobrze znamy. Znakomicie. No to jak? Płyniecie ze mną, czy nie? To lepsze, niż siedzenie tu i czekanie, aż dobiorą się do was orkowie. Tak, masz w tym rację. Będzie lepiej, jeśli wyniesiemy się stąd. To co, płyniecie ze mną na Tamorę? Zaczekaj, nie tak szybko. Co z naszą płacą? Płacą. Tak, płacą. A może uważasz, że będziemy pracować za darmo? Ale z ciebie żartowniś. Prawdę mówiąc, nie pytałem gubernatora, ile wam będzie płacił. A ile wy chcecie? Po 10 sztuk złota dziennie na głowę. To konieczne minimum. No dobrze. Pogadam o tym z Bruno. To nie wystarczy. Nam potrzebna gwarancja, że nam tyle zapłacą. Gwarancja. Tak, gwarancja. W przeciwnym razie, poszukaj sobie innych idiotów. Ostatecznie, wydobywanie rudy, to nie jest prosta sprawa. Za dobrą pracę musi być także godna płaca. Nie damy się wykorzystywać. Spokojnie, nie gorączkuj się. Nikt nie zamierza was wykorzystywać. I gwarantuję ci, że Bruno adekwatnie zapłaci za waszą pracę. To już lepiej. A skoro nam to gwarantujesz, to płyniemy z tobą na Tamorę. Jesteście gotowi wyruszyć? No cóż, moglibyśmy iść. Jest jednak mały problem. Jaki? A ty się nie domyślasz? Nie. O co tu chodzi? No, jak widzisz, nie mamy kilofów. Rzeczywiście. A gdzie się podziały? Za nami, w górach, gdzie stoi ta dziwna budowla, przez pewien czas mieliśmy swój obóz. I tam zostawiliśmy wszystkie swoje greity. I co wam przeszkadza zabrać je stamtąd? Powiem ci. Oprócz innych stworów, łazi tam kilka niebezpiecznych ogrów. Co? Ogrów, tak, ogrów. Chłopcze, te stworzenia są straszne. Do tej pory sądziliśmy, że na Khorinis nie ma takich stworzeń, ale teraz... I teraz chcesz, abym poszedł po wasze kilofy. Nie, nic takiego od ciebie nie chcemy. Tylko szaleniec poszedłby walczyć z ogrami. Po prostu zdobądź nam 9 kilofów. Nieważne skąd. Jakby to było takie proste. Masz jakiś pomysł, gdzie mogę je znaleźć? Nie mam pojęcia. Ale w Khorinis jest kilka kopalni. Jeśli ci się poszczęści, to w nich może znajdziesz porzucone kilofy. Dobra, no mi brakuje 1 kilofa z tego, co pamiętam. Weźmy chodźmy w spanko, póki mamy dostęp do łóżka. Do świtu. Tak, Wynocha, rozumiem.
Niestety pada deszcz, a część widzę, że śpi na dworze. Dobra, gdzie stoi ta dziwna budowla? Pewnie chodziło im o obserwatorium, którego stąd nie widać. W sumie moglibyśmy się tam rozejrzeć jeszcze przy obserwatorium. Tam na dole jeszcze można połazić. Mimo, że to wygląda na zamknięty teren, to nie jest zamknięty. Także możemy tam zejść na dół i popatrzeć. Nie wiem, czy jestem w stanie pokonać ogra. Jest to na pewno do sprawdzenia. Akurat. Więc może by było warto zerknąć. Zobaczyć. Co jestem w stanie z tym zrobić. Tutaj nie zbadaliśmy jeszcze całego terenu, tylko jak tutaj się schodziło? Mam takie pytanko. Tędy? Nie. Tędy jakoś? Nie, ale dziwnie. Dobra, tędy. Okej. Dobra. No bo teraz powinniśmy się rozejrzeć tutaj na dole w tym wypadku. Zaraz, ja ominęłam to przejście? Tak jest. Poszłam na wprost, wystarczyło się obrócić. I byśmy widzieli ścieżkę. No ale tutaj jak pójdziemy już chyba na wprost, to będą te ogry, mi się wydaje. Chociaż nie, bo tu mieliśmy te liany. Tutaj nie. Jakoś tak dziwnie poszłam. Chyba, że to było jakoś po drugiej stronie. No w sumie. Bo tu są kolejne grzyby. Tu była ta kopalnia. Tam można wejść. Chyba troszeczkę zabłądziłam jednak. No i tu była ta ścieżka do obserwatorium. Dobra. To jednak z obserwatorium trzeba by było zejść tam na drugą stronę. Tutaj. I tu była ścieżka na dół. Nie. Przez obserwatorium. Mieliśmy to zejście takie przy kracie, pamiętacie? Na pewno pamiętacie. Do Sejana nie potrzebuję chyba nic od niego. Tutaj się bronie porespiły po tych szkieletach chyba. No i tutaj się dało przejść. Sorry, że będzie ciemno, ale chcę jak najszybciej tędy tylko przebiec. Okej, oczywiście nie w tę stronę. Tędy i tędy było. I tu było to wyjście. I tu. I tu była krata na dole. I tędy byśmy, myślę, że wyszli sobie. Powinniśmy być teraz w innej części, tak jakby tego lasu. Czy ja właśnie odpierdoliłam kółko jedno wielkie? Tak jest, czyli nie. Czyli jestem debilem, bo tu jest to, a to jest tam.
Czyli niepotrzebnie zrobiłam kółeczko właśnie. Ale coś mi do cholery jasnej nie pasuje, bo tam że trzeba jakoś wejść na górę. Tak z dupy przecież tam nie wejdę. Chyba, że tędy można wejść. Nie no, nie dosięgnę sobie tędy. Chyba, że... Nie. No ale jak nie? Ej, no teraz to mam bardzo dużą rozkminę. Przecież tam się musi dać jakoś wejść. Tam byli przecież nawet przeciwnicy chyba. Chyba, że ja znowu gadam jakieś głupoty. I właśnie błądzę bez sensu. Bardzo możliwe. Tędy też nie wejdę. Tam są przeciwnicy, no przecież widać ich jak byk. Podejrzewam, że tam jest ta kryjówka tych ogrów. Powiem tak, bardzo dziwna sprawa, więc spadamy stąd, nie będziemy marnować czasu. Teleportacja. Chodźmy jeszcze raz do starej piramidy. Albo nie, bez sensu. Kilofy. Zaraz. Ale przecież ja mam mapę. Jak mamy obserwatorium, to za obserwatorium jest kamienny krąg. No właśnie, za obserwatorium. Wiecie, ja chcę trochę tak po prostu iść, żeby sobie z tymi ogrami po prostu spróbować, bo tam jest miejsce, gdzie nas nie było. Nawet już mi krwiopijca spadła specjalnie tutaj dla mnie. To jak tam na górę się dostać? Jak tędy można tylko zejść chyba. Chyba, że... A, bo to można iść jeszcze prosto. To wiele wyjaśnia. No i chyba jesteśmy na miejscu, mi się wydaje. Mamy ogra. Zobaczmy, jak sobie z nim radzę z bronią. Jest odpalony i to widać. Jak widzicie, on się potrafi bić. Dobra, jak widzicie, oni klepią mocno. Jego broń chyba wpadła mi w teksturę. Zrobił mi z buźki jesień średniowiecza. Ich jest tu więcej, to jest najgorsze. Ła! Mamy ten plus, że mam dobry zasięg broni. Dobra. No niestety... Ja dostaję w ogóle expa za nie?
Czy on tak jakby umiera w ścianie, bo nie zwróciłam uwagi? Nie wiem, wiem, że jego broń ląduje w ziemi. Mamy ten kamienny krąg. Tam na dół można zejść. Nie wiem, czy ja teraz sobie kopię grób własny, czy jest tak w miarę. W sumie te ogry... Tu trzeba uważać. Tam dalej już chyba... Chciałam powiedzieć, że nie podejdę, ale... Jestem ciekawa, jak skuszy, wiecie? Jakie obrażenia? Tak jeden chociaż małe. On mnie zabije zanim ten. Ale to tak tylko z ciekawości, nie? Dobra. Czyli jednak lepiej bronią. Chciałabym się go pozbyć. Bo dzięki temu mogła tu pozbierać sobie rzeczy swoje. No. No halo. Będziemy się tak przepychać? Nie no, 450 jest za jednego. Wiecie, jak mnie atakują pojedynczo, to jest git. Gorzej, że są takie miejsca, że one są w grupie i... To już może sprawić mi jakiś tam kuku. Ale tu akurat fajnie, że się przeszliśmy. Tak w sumie. Czy tu jest jakieś zejście? Nie. Kurde, bo tutaj najgorsze są te zmiany terenu, bo nie do końca wiadomo, którędy, jak, gdzie i wchodzić i w ogóle. Tu są jakieś rośliny. Zobaczmy, może jakieś stałe nam się trafią. Jest szczaw królewski, goblinie jagody, serafis, polna jagoda i zębate ziele. No, powiem tak, opłacało się, myślę, tam na górę nie wejdę, bo tam nawet nic nie ma. Dobra. To co, może zajmiemy się tymi ogrami w tym kamiennym kręgu? Widzę, że sobie dobrze z nimi radzę. Więc czemu by z tego nie skorzystać? Tylko musimy wykminić, jak je pojedynczo wyciągnąć. Znaczy, w sumie są tak dobrze rozlokowane, że nie powinno być problemu. No, bo ten jeden mnie w teorii widzi. Nie, nie widzi mnie, bo stoi tyłem. Okej, ten się rzucił. No niestety dostałam od niego. Nie powinnam tam, wiecie, iść, gdzie on ma kumpli. Dobra. Bo zrobiłam parę błędów przy tej walce. Dobra. Okej. Morgenstern ogra w ogóle możemy zobaczyć. To jest obuchowe, ale niestety gorsze od kruczego dziobu. Okej, dobra. Kill off. Jest ich tu więcej chyba. Chociaż nie. Przez chwilę mi się wydawało, że widzę ich więcej.
Dobra. Okej, okay, idzie mi całkiem nieźle z nimi. Oczywiście jak pochwaliłam swojego bohatera, to dostałam w głowę. Dobra. Myślę, że przed kolejnym się akurat wyleczymy, nie? I chyba został nam jeden. Ostatni. Mam nadzieję. Ej, tu jest runa teleportacyjna do tego miejsca. To cudownie. Chodź tu. Jest git. No. Dobra, elo. Okej, już przestanę marudzić na to, że mojemu bohaterowi nie idzie, ale jest jeszcze jeden. Czyli dobrze czułam, że ich jest więcej. Chodź tu. Bydlaku. No halo? Czy wy to widzieliście, jak on miał wyrąbane przez chwilę na mnie w ogóle? Wiecie, to jest dosłownie model ogra z Gothica 3 wzięty, nie? I kolejny poziom na ogrze. Super. Kill off. Ognista pokrzywa. Kill off. Ziele lecznicze. Szczaw królewski, pięknie. Kolejne kilofy. Ale miło się patrzy. Goblinie jagody kolejne. Kilof. Teleport do kamiennego kręgu ogrów w Korinis. Cudownie. Tu widziałam, że jeszcze możemy iść naprzód. I gdzieś nas to powinno zaprowadzić. Prariowe ścierwojady są po drugiej stronie. Mam nadzieję, że nie macie mi za złe tego, że teraz bardzo dużo zwiedzamy świata. No ale po prostu jest to zwiedzać. Dobra, nie widzę ogrów, więc możemy sobie tutaj hasać. I zbierać wszystko. Tam możemy też iść na ten drugi cypel. Są zębacze. Dobra, najpierw pójdziemy tu. Tam można wejść na górę? Pewnie można, tylko jakoś inaczej. Zobaczmy, co tu się dzieje. Okej, tu nic nie ma. Okej, jestem bardzo zdziwiona, że jest pusty placek. Dobra. Słoneczny Aloes. A gdzie troll? Przepraszam bardzo. Zgłaszam reklamację. Co to jest, te zębacze? Tak. Ja się pytam, gdzie jest mój czarny troll. Jak znalazłam słoneczny Aloes, to i trolla mi powinni dać czarnego. Siema. Czy mnie jest w stanie cokolwiek aktualnie w tej grze zabić? Chyba nie, ale powiem wam, że ja bardzo lubię grać na poziomie łatwym. Nie bez powodu, bo się ma takie uczucie tego, że bohater jest faktycznie koksem największym. Znaczy wiadomo, są gry, że na poziomie trudnym jak się gra, to nawet wtedy bohater staje się koksem w pewnym momencie. Ale to już nie jest to samo, nie? Jeżeli ma być szczera. Znaczy widzicie, potrzebujemy po prostu lepszej ochrony. O, tu jest troll. Świetnie. Potrzebujemy po prostu lepszej ochrony. I potrzebujemy, no, więcej zdrowia. I już nic nam więcej do szczęścia nie jest potrzebne. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Mamy trolla.
Myślę, że najpierw możemy się nim zająć. Mam tylko nadzieję, że nie ma kumpla. I że te zębacze mi nie będą przeszkadzać, czyli że nagle mi nie wjadą w tyłek. Szczerze, nawet jakby wjechały, to się nic by nie stało. No i dobra, zostały tu zębacze. Mrr. Cudne. Przez jaskinię jest przejście bodajże chyba do Jarkendaru. Także wiemy, że tam na razie na pewno nie idziemy, bo tam akurat ogrów jest od choler. Czy tam jest ogr? Nie wiem, nie zaznacza mi niestety. Dobra, roślina. Co to jest? Aha, drzewiec, dobra. To na luzie. Damy sobie radę z nim. Właśnie byłam ogry, więc... To jest czasami dziwne, że one dostają ode mnie takie obrażenia z dupy. Ale nie będę narzekać. Dobra, czy coś tu jeszcze jest? Na przykład tu można może wejść na górę, po jakąś roślinkę, cokolwiek. Tylko... Okej, dobra, da się tu wejść. Ale tu nic nie ma. Tam wygląda, jakby się dało po skałach łazić, nie? A może to jest po to, żeby wleźć na skałę i tam się przejść? Po tym modzie jestem w stanie wszystkiego się spodziewać. Tu jest jakieś przejście. Mam nadzieję, że tego nie pożałuję, że tu lezę. Widzę dużo przeciwników. A to gobliny. Ej, a wiecie, że przez jakby tą jaskinią chyba też da się do Jarkendaru dostać? Bo według poradnika do Jarkendaru możemy wejść przez jaskinię ogrów albo jaskinię goblinów. A tu jest goblinów bardzo dużo i jest jakaś jaskinia. Ty, a jakbyśmy tak nagle wleźli do Jarkendaru? To jest bardzo możliwe. Siema. Szczerze? Bardzo chętnie. Bo nie wchodziłam do Jarkendaru, jak grałam sama. Ty, yo, przeteleportowało mnie. Grę mi wywali, jak nic. Mi wypierdzieli grę. O kurde, jestem w Jarkendarze. Kurde, i tamtego grzyba się nie da złapać. Jak tak będę przechodzić, to mi na pewno wywali grę. Okej, okay, coś zdechło. Dobra, to może na razie tam nie wchodźmy jeszcze na chwilkę. W sensie wejdziemy zaraz, dosłownie za chwilę. Tylko chcę zobaczyć jeszcze, co tutaj można znaleźć, bo tu jest jeszcze parę goblinów. Siema. Aha, chyba nic, bo one tu, widzę, mają ognisko. Niech zgadnę. Kufer? Wow, otwarty. Smoła, węgiel, laga magiczna, ta... Goblinie jagody. Okej. Okay. Goblinich jagód mi na pewno nie braknie. Ej, yo, wchodzimy do Jarkendaru. Ja chcę zobaczyć, co tutaj się dzieje. Jestem mega ciekawa, gdzie mnie gra wywaliła, nie? W którym to jest miejscu w Jarkendarze? Nie mam pojęcia. To jest jakiś nowy teren Jarkendaru. O kurde, no, naprawdę. W sensie, wow, jestem pod wrażeniem, gdzie jestem.
W ogóle do Jarkendaru gra nas prowadzi dopiero w 4 rozdziale. I to w ogóle najlepiej iść podobno w 5, bo jest wątek jakiegoś gościa podobno. I wtedy warto iść. Ale tu widzę, wilki są tylko na wejściu. Szczerze, to łatwo się tutaj w miarę dostać. Znaczy w sumie trzeba przejść koło tych ogrów przy tym kręgu, nie? Więc w sumie nie tak do końca łatwo. Ale wiecie, gdyby ktoś miał dużo many, to nie miałby problemu z tym, żeby tu wejść. Yo, ja nie wierzę, że jestem w Jarkendarze nagle, tak z dupy po prostu. Se przyszłam i se jestem. To są te rozpruwacze, co zatruwają. Gorzej, że chyba sobie nie poradzę z wszystkimi. Dostanę zaraz od wszystkich trucizną. Nie, ja chcę po prostu zobaczyć, gdzie ja jestem aktualnie. Że tak powiem, w którym miejscu zrobili taką dobudówkę. Po prostu, w sensie takie dodatkowe wejście, przejście, co oni w ogóle tutaj nakminili. Okej, tu można jakimiś skałami w ogóle zejść. Pozwólcie, że może nie będziemy tu wchodzić. W sensie ja nie wiem potem, jak stąd wyjść, a... Znaczy dobra, w sumie wiemy. Wiemy, żeby tu wrócić po skałach. Kurde, jak już tu wlazłam, to szkorci, nie? Żeby iść dalej. Chociaż zerknąć, gdzie to mnie wyprowadzi wszystko. W którym miejscu. Są krwiopijce. Duży jadowity. No masakra. Ja nie mam zielonego pojęcia, gdzie jesteśmy, w którym miejscu. Kompletnie. Oczywiście mój bohater nie potrafi strzelać. Dobra. O nie, ogr. O kurde, nie zapisałam się. Dobra. Nie spodziewałam się tego. Ej, czemu nie mogłam go uderzyć? Niedobrze. Dobra, przynajmniej już mam jakąś tam taktykę na te zbiry. Wy to widzicie. Ja po prostu chcę wiedzieć, gdzie ja w tym Jarkendarze konkretnie jestem w tym miejscu. Tam się ogry z kimś leją. Yo, z jakimś człowiekiem. Kilian. Teleport do druida Kim ty jesteś? Co tu się dzieje w ogóle? Zwój przemiany. W co przemiana? W ogra. Witam. Kim jesteś? Nazywam się Kylian. Jestem strażnikiem tego miejsca. Jesteś druidem. Zgadza się. Jestem sługą Adanosa. Co tu porabiasz? Ochraniam to miejsce przed zwolennikami Innosa i Beliara. No, przynajmniej tyle, na ile mogę. A w jaki sposób ochraniasz to miejsce? Zapewne za pomocą magii. Tak, masz rację. Opanowałem kilka zaklęć natury, w tym sztukę przemiany w różne zwierzęta. A możesz mnie nauczyć jakichś zaklęć? Ponieważ mi pomogłeś, to z chęcią cię nauczę. Prócz tego, mam magiczne zwoje, mikstury i inne przydatne rzeczy. O kurde. Dobra, bo... Tu się coś chyba zbugowało w tym miejscu.
Wow. No to widzę, dorobili jakąś miejscówkę. Tam można na dół zejść. Zaraz z nim pogadam. Czwarta notatka skierowana do Teofila. Przeczytajmy ją. Mapa terenu z wykopaliskami. Co to jest? Aha. Dobra, ta notatka. Gdzie to jest? Tu jest. Bracie Teofilu, już od wielu dni poszukujemy Ciebie i bardzo się martwimy. Liczne grupy ogrów, od których musieliśmy ratować się ucieczką, nasuwają na myśl, że Tobie coś się stało. Nie tracę jednak nadziei i zostawiam Ci kolejną notatkę. Niech Adanos sprowadzi Cię do tego miejsca, bo jeśli pójdziesz ścieżką w górę, to spotkasz tam druida Kiliana. Tak jak my, też jest sługą Adanosa i udzieli Ci pomocy i schronienia. Czekamy na Ciebie w miejscu wykopalisk. Niech Adanos będzie z Tobą, Nefarius. Witam. Pogadajmy dalej przez chwilę z nim. Nie sądziłem, że spotkam tu druida. Skąd pochodzisz? Wcześniej przebywaliśmy w starej osadzie gońców leśnych, w dolnej części bagien. Ale gdy na bagnie pojawił się zły duch, przebywanie tam stało się niemożliwe, dlatego gońcy leśni wyruszyli do Myrtany. A dlaczego nie poszedłeś z nimi? Sam Adanos nakazał mi tu zostać i chronić sanktuarium dotąd, aż zło nie zostanie zniszczone. Ale do tej pory nie udało mi się pozbyć złego ducha, bo nie mogłem go znaleźć. Wręcz przeciwnie, to jemu udało się mnie znaleźć i nasłać swoje stworzenia. Augeri, tak, Augeri i inne stworzenia na jego usługach. Kim jest ten duch? Sługa i demon Beliara, ukrywający się na bagnie. Ma bardzo dobrą kryjówkę, skoro dotychczas go nie znalazłem. Bądź ostrożny, jeśli pójdziesz na bagna. W przeciwnym razie, możesz stać się ofiarą tej kreatury. Znasz maga wody Teofila? Nie znam go, ale słyszałem o nim. Jego bracia już go poszukiwali. Jeden z nich, mag Nefarius, zostawił mi list dla niego. Szukasz Teofila? Tak. W takim razie możesz zabrać list Nefariusa. Znajdziesz go w niewielkiej jaskini, w której przebywam. Dobra, no już go wzięliśmy. Uuu. A co ty masz? Pokaż mi swoje towary. Tak się właśnie kończy, moi drodzy, kończenie odcinka. Teleport do jaskini ogrów w Jarkendarze. Bierzemy, tylko tam lepiej się nie teleportować. Znaczy, w sumie mogę wam pokazać dlaczego. Księgi runiczne druidów. To jest ciekawe, stara legenda. Nie wierzę, gdzie ja jestem. Co wiesz o ograch? To okrutne i perfidne stworzenia. Wystrzegaj się ich. Dysponują niesamowitą siłą. Powiadomiono mnie, że przebywają gdzieś nieopodal dużej jaskini. Nie zbliżaj się do tego miejsca, jeśli ci życie miłe. To prawda, są bardzo mocne. Co wiesz o statku pirackim, którego widać niżej? Już dość dawno stoi na kotwicy. W pobliżu niego znajduje się obóz piratów. Ale czym się zajmują piraci i kto nimi dowodzi, tego nie wiem. Ale lepiej ich unikaj. Na tym wybrzeżu zawsze byli piraci. W bagnie widać wrak pirackiego statku. Podejrzewam, że w tej okolicy może być ukryte sporo pirackich skarbów. Dobra, zastanawiam się, o którym bagnie on mówi, bo jest jedno bagno, które nie jest na terenie tego... O Boże, jak to się nazywa? Które nie jest na terenie Jarkendaru, tylko na terenie... Tak jakby... No... Tego. Jezus Maria. Korinis. I tam jest statek orkowy, znaczy się piratów, ale on jest przeklęty. Jestem ciekawa, czy chodzi o ten, czy to jest inny jeszcze statek. Nie wiem, ale bardzo mi się podoba, że wlazłam se tak na... tak po prostu do Jarkendaru. Powiem tak, wybywamy stąd, powinnam kończyć odcinek. Bo pójdziemy jeszcze na szybko dzisiaj. Jak tylko stąd wyjdę, to się tepnę do tego kręgu z ogrami. Albo nie, do piramidy. I pójdziemy sobie oddać tym ziomkom te kilofy. Nie, po prostu nie wierzę w to. Nie wierzę w to, że wlazłam do Jarkendaru.
przez jaskinię goblinów. Po prostu niewiarygodne. Niewiarygodne. Zróbmy save'a, żeby mi się nic nie wywaliło po drodze. O Boże, dobra. Yo, naprawdę. To jest... No, 50 odcinek musiał dowalić treściowo, nie? Okej, goblin spadł mi przed twarzą. To chyba nie jest w 100% dobry znak. Do starej piramidy. Oddajmy im kilofy i zakończymy odcinek. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie dzisiejszego filmu. To, co się tutaj stało, rozwaliło mi po prostu mózg. A ja wiem, że to nie jest koniec, bo jeszcze nie zwiedziliśmy jednego obszaru, który bardzo serdecznie warto odwiedzić. Tylko myślę, że to już... Nie wiem kiedy, czy w kolejnym odcinku, czy idziemy w fabułę. W sumie nie wiem. Oto wasze kilofy. O, naprawdę zdołałeś je zdobyć. Ale gdzie? Tylko nie mów, że u ogrów. Nie mów, ja czy wyglądam na szaleńca? Nie. A dlaczego tak mówisz? Przecież sam powiedziałeś, że tylko szaleniec pójdzie walczyć z ogrami. Aha, tak powiedziałem. Nie mówię, przecież. Więc przestań zadawać głupie pytania. Lepiej powiedz mi, czy teraz jesteście gotowi wyruszyć? Nie musisz mi tego mówić. Oczywiście. Możemy wyruszyć choćby teraz. Lepiej z nimi teraz nie iść, bo musimy iść do wioski rybackiej. A w wiosce rybackiej są orkowie, chyba że mogę wziąć questa na to. Nie miał wystarczająco. Dobrze. Zostało tylko zadecydować, jak was dostarczyć do latarni morskiej, a stamtąd na statek. Chyba nie myślisz, że razem z tobą będziemy się przebijać przez szeregi orków. Masz lepszy pomysł. Mam. Znam tajne przejście prowadzące do odległej wioski rybackiej. Jeśli sypniesz rybakom trochę złota, oni chętnie zabiorą nas na twój statek. Po raz pierwszy słyszę o wiosce rybackiej na wybrzeżu. Znajduje się na granicy z północnym wybrzeżem, słynącego z raf i dlatego unikają go statki. Trzymam się od tego. Przepłynięcie przez rafy dla łodzi nie stanowi żadnego problemu. Będzie lepiej, jeśli do rybaków pójdziesz sam i z nimi omówisz to wszystko. Dobrze. Gdzie znajduje się te tajne przejście? Nigdy nie zmieni. Niektóre problemy nieopodal. Zaprowadzę cię tam. Ale muszę cię ostrzec. Nieprzyjemna sprawa. Droga prowadzi przez jaskinię lawy, gdzie pełno wszelkich stworzeń. Jasne. Powinien był. Oto dlaczego chcesz, abym od przejścia do rybaków poszedł sam. Jeśli nie chcesz, nie idź. To było oczywiste. Ale wtedy na Tamorę płyniesz bez nas. Wręcz wspaniale. Najpierw problem z kilofemi, teraz jaskinia pełna groźnych stworzeń. No dobrze, prowadź. Chodźmy. Dobra, on mnie zaprowadzi i sobie na tym zakończymy. Fajnie, bo w tej jaskini jest do zdobycia embarla Firgasto, moi drodzy, więc tam będziemy na pewno tego szukać. Kurde, nie mogę się doczekać, bo to będzie 15 siły. I może wreszcie on mi pokaże, gdzie jest to... Tu jest, prawda? Oto jaskinia. Gdzie ta wioska rybacka? Nie przeoczysz jej. Jak wyjdziesz z jaskini, od razu ją zobaczysz. Dobrze. Jeszcze jedno. Skąd wiesz o tym tajnym przejściu? Dawniej szmuglo, to znaczy, handlowaliśmy z tamtejszymi rybakami. No to jak? Idziesz, czy nie? Nie mam ochoty zapuścić tu korzeni. Dobra, już idę. Niebawem się zobaczymy. Dobra, pięknie. Ja ją oczywiście ominęłam, bo jestem debilem. Okej, mamy wejście do jaskini. Moi drodzy, w kolejnym odcinku przejdziemy sobie właśnie przez te jaskinie. Dobra, tu się wszystko zgadza. Dzięki wam jeszcze raz za oglądanie. Sorry za tak długi odcinek, ale się dużo działo. Trzymajcie się i cześć.